Wstyd, Rincewind. Pójdziesz na arenę z mieczem czy włócznią? Oczywiście. Możemy okazać łaskę. Powinniśmy? Dwa Rhino. Jedna policja. To moje drzwi. Nie ma sprawy. Siądź z nami, Zlorf. Gildia zabójców to nasi przyjaciele. Przyszedłem po turystę. Chyba się umawialiśmy. Ty nie kradniesz, a ja nie zabijam. Najpierw go zabiję, a potem ty okradniesz. Zanim ktoś go zabije, najpierw ze mną będzie miał sprawę. Zabierzcie stąd trolle. Co się za jeden? Jestem Rerp. Przychodzę w imieniu gildii kupców i handlarzy, by chronić nasze interesy, czyli tego tam małego. Od kiedy istnieje ta gildia? Od tego popołudnia. Jestem wicegildmistrzem do spraw turystyki. A czymże jest ta turystyka? Nie jesteśmy pewni. Co to turysta? Uśmiech? To magia. Słuchaj uważnie, co ci mam do powiedzenia. Inaczej umrzesz. W ciekawy sposób. I trochę to potrwa. Przestań się wiercić. Dostałem list od cesarza kontynentu przeciwwagi. Jeden z jego poddanych uparł się, by odwiedzić nasze miasto. Najwyraźniej chce je... pooglądać. Będziesz nadal przewodnikiem tego oglądacza. Dwukwiata. Ma zawieść do ojczyzny dobrą opinię o nas. I co ty na to? Zgadzasz się? Tak. Dziękuję, panie. Byłoby tragedią, gdyby naszemu gościowi przydarzyło się coś niespodziewanego. Gdyby miał, powiedzmy, zginąć, cesarz dba o swoich ludzi i rozniósłby nas w Trymiga, co dla ciebie może być dość okropne, jako że gdy nadciągnie potężna flota cesarza, z pewnością gniew kapitanów ukoi fakt, że kazaliśmy ci podziwiać kolor twojej wątroby. Widzę, że zaczynasz rozumieć. Powodzenia. I jeszcze jedno. Jestem pewien,
Z pewnością nie chciałbyś uniknąć zobowiązań, na przykład uciekając. Panie, myśl nie przemknęła mi nawet przez głowę. Doprawdy? Na twoim miejscu oskarżyłbym twarz o potwarz. Nie będę cię zatrzymywał. Uch ty! Dobrze, już dobrze. Poddaję się. Przepraszam. Wiedziałem, że wrócisz. Musiałem. Prawdziwa bójka w tawernie. Przechodzi wyobrażenie. Uśmiech. Mam im podziękować? Ty to zaaranżowałeś? Dlatego cię nie było. Nie chciałem nic mówić. Ładny rzut. Musimy iść. Szunaj. Miej zeblor. Uśmiech. Magia. Zaklęcie upadania. Chodźmy stąd. Mój kufer. Jeszcze raz. Brawo. A gdzie Cohen Barbarzyńca? Jest tuż za tobą. Musimy iść. Bombowo. W domu mi nie uwierzą. Przekręć korbkę, a ikonograf zajmie się resztą. Nie ruszaj się. Skończyła się czerwona. Trzeba było nie robić obrazków karłów. Od teraz tylko czarno-białe, rozumiesz? To chochlik obrazkowy. Naturalnie. Chciałbym też cię mieć na obrazku. Uśmiech. Uśmiechnij się. Co teraz zobaczymy? Wspaniały dzień.
Mój ulubiony, z Coenem. Czujesz oliwę? Chyba nie. Zabiję przeklęte kocisko. Proszę. Dzięki. Nie ma za co. Bójki są tu chyba dość częste. To praktycznie sport. Oberżyści muszą mieć wysokie... Dla nas to ubezpieczenie. Ubezpieczenie? Co to znaczy? Powiedzmy, że masz drewnianą tawernę. Nie chcesz, żeby spłonęła, więc kupujesz policję ubezpieczeniową. Ja obliczam prawdopodobieństwo pożaru i trochę dodaję. A ty płacisz mi wyliczoną sumę.